Dwóch bardzo różnych ojców chrzestnych działało po obu stronach Oceanu Atlantyckiego. John Gotti, zwany Teflonowym Donem, był gangsterem z Nowego Jorku, który uwielbiał zwracać na siebie uwagę opinii publicznej i prowokował wymiar sprawiedliwości. Toto Riina był wieśniakiem z Sycylii, który działał z ukrycia. Pod koniec lat 80. i na początku lat 90. przedstawiciele prawa musieli zastosować dwie różne metody, żeby wymierzyć im sprawiedliwość. W USA wymiar sprawiedliwości nieustannie próbował przygwoździć Gotiego. Jeśli będziesz ignorował moje telefony, wysadzę twój dom w powietrze. Na Sycylii dopiero rewolucja wzniecona przez mieszkańców Palermo sprawiła, że Riina trafił za kratki. Mafia. Ojcowie chrzestni. John Gotti od dzieciństwa był gwałtownym i nieostrożnym gangsterem. Inny przestępca, Henry Hill, siedział w barze, gdy po raz pierwszy spotkał młodego Gotiego. Nagle John wszedł i bez słowa podszedł do stolika, przy którym grano w karty. Zaczął tłuc jakiegoś faceta kijem albo jakąś rurą. Prawie zatłukł go na śmierć. Nie wiem, może go nawet zabił. Może tej nocy zapakowali go do kufra. Sam nie wiem. Gotti złamał niepisane prawo mafii, mówiące, że przemoc może być stosowana jedynie wtedy, gdy nie ma świadków. Podszedł do mnie i przeprosił, a wszędzie pełno było krwi. Wtedy widziałem go po raz pierwszy. Ubrany był na czarno, miał na sobie skórzaną kurtkę i naprawdę wyglądał jak gangster. Było jasne, że Gotti nie bał się nikogo. Henry Hill wiedział, że dzięki temu zajdzie na sam szczyt. Piął się do góry, miał swoich ludzi. Widać było, że daleko zajdzie. Świadczył o tym jego wygląd. Jednak na drodze Gotiego na szczyt stał Paul Castellano. Był głową rodziny Gambino, najsilniejszej mafijnej rodziny w USA. Jako gangster w starym stylu okrywał swoje występki pod przykrywką godności i poważania. Paul miał dwa kapelusze. W jednym rozmawiał z prawnikami, agentami nieruchomości, biznesmenami, deweloperami i lekarzami. W drugim stawał się szefem rodziny Gambino i wówczas decydował o tym, że ktoś ma umrzeć i dlaczego. Gotti musiał wyeliminować Castellano, jeśli chciał zostać szefem. Ale nie tylko on pragnął pozbyć się Castellano. W 1983 roku prezydent Ronald Reagan wydał wojnę przestępczości zorganizowanej. Celem był mafijny organ władzy zwany komisją. Jednym z jej członków był Paul Castellano. Dzięki twardemu, antymafijnemu prawu RICO, przedstawiciele prawa mogli oskarżyć Castellano i innych szefów o prowadzenie kryminalnej organizacji. Musieli jednak udowodnić, że komisja się spotyka. Niestety jej działalność była tak tajna, że jedyny dowód jej spotkań, jakie FBI posiadało, pochodził z roku 1957. Pewnego ranka w maju 1984 roku w kwaterze głównej FBI w Nowym Jorku agent Joe O'Brien otrzymał wiadomość od mafijnego informatora. Powiedział, że za kilka godzin odbędzie się spotkanie komisji. Szczerze mówiąc, wcale mu nie uwierzyłem, ponieważ to było nieprawdopodobne. Nie mogli pozwolić sobie na spotkanie, które mogłoby ich pogrążyć.
Gdyby FBI zdobyło zdjęcie ze spotkania, pomogłoby to zniszczyć komisję. O'Brien wraz z innym agentem, Andym Curinsem, obserwowali niewielki budynek przy Cameron Avenue na Staten Island. Dom należał do krewnego jednego z mafijnych Donów. Agenci ukryli się kilkaset metrów dalej w nieoznakowanej furgonetce. Furgonetka stała tam, gdzie ten biały samochód, przed numerem 54. Nie było wówczas żadnych samochodów, więc mieliśmy dobry widok na numer 34 na Cameron. Siedzieliśmy tam przez 3 godziny, do około 4:30. Wówczas zaczęli przyjeżdżać. Jedna rodzina przestępcza po drugiej. Najważniejsi ludzie Gambino z rodziny Lucchesi, Colombo oraz Genovesi. W końcu przyjechał długo oczekiwany gość honorowy. Paul Castellano. Castellano był szefem szefów. Kroczył dumnie jak król po czerwonym dywanie. To był prawdziwy pokaz mafijnego protokołu. Było to niesłychanie ekscytujące. Nie wiem, jak Andy zdołał utrzymać aparat tak stabilnie. Wykorzystał to ramię jako statyw, a ja nie oddychałem przez najdłuższą chwilę w moim życiu. Castellano się nie śpieszył. Zaciągnął się kilka razy cygarem, wsiadł do samochodu i odjechał. Zdjęcia były rewelacyjne. FBI wiedziało, że tak niezbite dowody można będzie przedstawić na procesie. W lutym 1985 roku schwytano wszystkich 5 członków komisji. Agenci O'Brien oraz Corins aresztowali Castellano i przywieźli go do kwatery FBI na Manhattanie. Władze federalne, krajowe oraz władze Nowego Jorku podały dziś do publicznej wiadomości jedno z największych zatrzymań mafijnych bossów w historii Ameryki. Jadąc samochodem do kwatery FBI, Castellano usłyszał w radio o aresztowaniach. Zarzuty to oszustwa i wymuszenia karane wyrokiem więzienia do 20 lat. Był to początek końca rządów mafijnego bossa. Władze dokonały aresztowań wczoraj w nocy. Jednym z zatrzymanych jest Paul Castellano, głowa rodziny Gambino. Kluczowe dowody uzyskano dzięki elektronicznemu podsłuchowi. Castellano odwrócił się do Joe'ego i powiedział: to prawda, podsłuchiwaliście moje prywatne rozmowy? Prokuratorzy twierdzą, że nagrania są wysokiej jakości. Niemal słychać było, jak jęczy. Castellano oczekiwał procesu, podczas którego głównym dowodem miały być zdjęcia. Był to poważny cios zadany w samo serce rodziny Gambino. W tej sytuacji wojna była nieunikniona. Gdyby nowojorscy gangsterzy chcieli wiedzieć, jak wygląda wojna mafii, wystarczyłoby, żeby pojechali na Sycylię. Tu szefem mafii był Toto Riina, nieuchwytny, psychopatyczny zabójca z Corleone. Corleone było znaną mafijną fortecą osadzoną w górach środkowej Sycylii. Od tego miejsca pochodziło nazwisko bohatera granego przez Marlona Brando w filmie Ojciec Chrzestny. Riina zasłużył swoim okrucieństwem na przydomek Bestia. Rodzina Riiny zyskała kontrolę nad mafią poprzez krwawą wojnę. Na początku lat 80. ulice Palermo spływały krwią ofiar Riiny. W ciągu jednego półrocza w mieście znajdowano ciała co 3 dni.
Burmistrzem Palermo był Leo Luca Orlando, który podczas wyborów obiecał położyć kres takim zbrodniom. Nawet po 20 latach musi korzystać ze zbrojnej ochrony 24 godziny na dobę. Palermo żyło w milczeniu i mroku. Mieszkańcy nie chcieli mieć nic wspólnego z tymi zabójstwami, więc zaprzeczali istnieniu mafii. Mówili: my nie widzimy, nie mówimy, nie słyszymy. To nie nasz problem. Oni zabijają się nawzajem, a nam nic nie grozi. Polowaniem na Rinę kierował sędzia Giovanni Falcone. Dorastał w niebezpiecznej dzielnicy Palermo, a niektórzy z jego szkolnych przyjaciół zostali później mafiozami. W przeciwieństwie do nich Falcone wolał walczyć po stronie prawa. Ze swojej siedziby w Pałacu Sprawiedliwości w Palermo Falcone zwalczał mafię przez ponad 10 lat. W 1987 roku odniósł swój największy triumf. Po procesie zwanym Maxi Trial ponad 300 mafiozów trafiło do więzienia. Ich wspólny wyrok wynosił prawie 3000 lat. Był to najbardziej bolesny cios, jaki kiedykolwiek dotknął mafię. Ale Toto Riina uniknął aresztowania. Pozostał na wolności i kierował swoim przestępczym imperium z nieznanej kryjówki. Falcone musiał stawić czoła jeszcze innemu, bliższemu niebezpieczeństwu. Miał niewielu przyjaciół w Pałacu Sprawiedliwości. Ludzie w Palermo przyglądali się jego walce z boku i czekali, kto wygra. Falcone czy mafia? Taka izolacja była niebezpieczna. Inni przedstawiciele prawa walczący z mafią ginęli z rozkazu Riiny. Falcone musiał być ostrożny. Gdy brał ślub ze swoją narzeczoną Franceską, sam burmistrz Orlando poprowadził ceremonię. Odbyła się w całkowitej tajemnicy w pewien sobotni wieczór ku zaskoczeniu sekretarki Orlando. Nagle weszła moja sekretarka i powiedziała, że przyszedł sędzia Falcone. Odpowiedziałem: zacznijmy więc ślub. Podczas ceremonii nie było zdjęć, przyjaciół ani członków rodziny. Taka była ofiara, którą Giovanni i Francesca musieli ponieść za walkę z mafią. Kilka lat wcześniej Tommaso Buscetta, który zdecydował się zeznawać przeciw mafii, ostrzegł Falcone, że Riina nie cofnie się przed niczym, żeby go zabić. Nie zapominaj, gdy zadrzesz z mafią, przestaną cię ścigać dopiero po twojej śmierci. Pewnego dnia podczas rozmowy z jednym ze swoich najbliższych współpracowników sędzia wypowiedział mrożące krew w żyłach słowa. Powiedział do mnie: moje życie jest jak otwarta księga. Moim przeznaczeniem jest zginąć z rąk mafii. Nie wiem jedynie, kiedy się to stanie. Riina był nieustępliwy, a czas Falcone dobiegał końca. W Nowym Jorku kończył się również czas innego amerykańskiego ojca chrzestnego, Paula Castellano.
Castellano czekał na proces i rzadko wychodził ze swej luksusowej posiadłości w najbardziej ekskluzywnej części Staten Island. Zarówno wrogowie, jak i przyjaciele nazywali ją Białym Domem. A Castellano mieszkał jak prezydent. Stracił kontakt z tym, co działo się na ulicach. A przepełniało je niezadowolenie, które wykorzystał jego rywal John Gotti. Ludzie byli niezadowoleni. Uważali, że Castellano zbytnio zaangażował się w swoje procesy i nie zajmował się sprawami rodziny. Podzieliła się ona na tych, którzy mieli i nie mieli. Castellano zgarniał wszystkie pieniądze, a ludzie tacy jak Gotti przymierali głodem. Wiedzieliśmy, że odbywają się różne spotkania i że ludzie są niezadowoleni. Gotti udawał, że należy do biednej części rodziny, żeby zyskać poparcie i zostać szefem. W rzeczywistości zarabiał krocie na handlu heroiną i był bohaterem dla swoich popleczników. Miał swoją świtę i dużo rzeczy robiliśmy wspólnie. Mając pieniądze, można wiele zrobić, a on je miał. Pozwolił też innym członkom rodziny korzystać z tego, na czym sam zarabiał. Mógł to być interes narkotykowy albo jakikolwiek inny. Wymiar sprawiedliwości był na tropie narkotykowych interesów ludzi Gottiego. Stawiało to w złym świetle również Castellano, który planował rozbić grupę rywala. Gotti wiedział, że musi działać. Zbliżał się przełomowy moment. Grudnia 1985 roku Castellano udał się na spotkanie z Gottim na Manhattanie. Mieli się spotkać w ulubionej knajpie Castellano, zwanej Sparks. Przed restauracją Castellano i jego kierowca zostali zastrzeleni. Tak bezczelne publiczne morderstwo zszokowało mieszkańców Nowego Jorku. W ciągu jednej nocy nowy szef Gambino stał się gwiazdą. W tym samym czasie czekał go proces o oszustwa. Do chwili zabicia Castellano niewiele osób poza stróżami prawa słyszało o Gottim. Ta sprawa ze zwykłej, rutynowej, dotyczącej przestępczości zorganizowanej stała się procesem stulecia. Reporterzy tłumnie gromadzili się przed sądem i na sali rozpraw. Mieliśmy na haczyku grubą rybę. Obrońcą Gottiego był krzykliwy prawnik mafijny Bruce Cutler. Przez wiele lat był również swoistym rzecznikiem Gottiego. Potrafił przejrzeć ludzi na wylot. Miał niemal szósty zmysł, który pomagał mu zjednać sobie ich sympatię. Gotti z pewnością zjednał sobie ławę przysięgłych. W marcu 1987 roku proces wszedł w fazę kulminacyjną. Gotti został uwolniony od zarzutów. Stróże prawa nie wiedzieli, że jeden z jego ludzi przekupił ławnika. Gotti był sądzony również w dwóch innych procesach, tym razem o napad. W obydwu przypadkach jego obrońcą był Bruce Cutler. Szef Gambino nie trafił wówczas za kratki. Przekupstwo i zastraszanie świadków robiły swoje. Dzięki tym doświadczeniom zyskał przydomek Teflonowy Don. Gotti różnił się od innych ojców chrzestnych. Nie krył się z tym, że jest mafijnym Donem i cieszyło go, że ludzie wiedzą, iż z biedaka z Brooklynu stał się szefem szefów.
Urodził się w biednej rodzinie. Od 12 roku życia żył na ulicy. Mając 40, pojawił się na okładce Timesa i przejął władzę. Zdaniem swojego adwokata, Gotti był Robin Hoodem, który występował przeciwko bogatym. Wspierali nas Żydzi, Irlandczycy, ludzie pracy, związkowcy, robotnicy budowlani i policjanci. Mój ojciec był detektywem. Lubili nas lokalni policjanci, ponieważ walczyliśmy z wyedukowanymi rządowymi bandytami, takimi jak FBI, Urząd Skarbowy, INS i CIA. Ci zrobotyzowani rządowi oprawcy bez twarzy potrafią przyjść i zniszczyć czyjeś życie. Rzeczywistość brutalnych rządów Gottiego wyglądała zupełnie inaczej. Jego uwielbienie do pławienia się w popularności zostało wykorzystane przez FBI do doprowadzenia teflonowego Dona przed oblicze sprawiedliwości. Na Sycylii stróże prawa stanęli przed zupełnie innym problemem niż ich koledzy z USA. Amerykański szef mafii John Gotti uwielbiał blask reflektorów, ale szef mafii sycylijskiej Totorina trzymał się w cieniu. Sędzia Giovanni Falcone postanowił go wytropić. Musiał znaleźć związek pomiędzy mafijnym bossem a zbrodniami popełnianymi na jego zlecenie przez armię zabójców. Rozwiązanie znalazł w Ameryce. Richard Martin był jednym z szefów w Departamencie Sprawiedliwości w USA. Współpracował z Falcone od lat. Ich największym sukcesem było zerwanie szlaku przemytu heroiny łączącego Sycylię i USA, zwanego Pizza Connection. Falcone uwielbiał swoje podróże do Stanów. Na Sycylii żył niemal jak więzień. Z kuloodpornego samochodu przechodził do ochronionego biura. W Nowym Jorku mógł iść na zakupy do restauracji. Mógł też przyjść do naszego biura, odwiedzić nas w domach i poznać nasze rodziny. Dla niego Nowy Jork był jak wolność. Falcone odwiedzał Nowy Jork nie tylko dla przyjemności. Surowe prawo antymafijne w USA zrobiło na nim wielkie wrażenie. To dzięki niemu rząd mógł skazać Paula Castellano i zniszczyć komisję. To również zmieniło jego sposób myślenia. Przyjeżdżając tu, mógł patrzeć na wiele rzeczy z szerszej perspektywy. Nie tylko dobrze się tu czuł, ale również zyskiwał pomysły na to, jak rozprawić się z mafią i jak pokierować włoskim wymiarem sprawiedliwości. W 1991 roku nowy minister sprawiedliwości objął urząd w Rzymie i postanowił rozprawić się z mafią raz na zawsze. Zaproponował sędziemu Falcone pracę w ministerstwie w charakterze szefa antymafijnej kampanii prowadzonej w całym kraju. Falcone wykorzystał szansę wyjazdu z Palermo i wprowadzenia w życie rzeczy, których nauczył się w Stanach. Jego pomysły były rewolucyjne. Chciał stworzyć włoski odpowiednik FBI. W całych Włoszech miała rozpocząć się walka z przestępczością zorganizowaną, kontrolowana przez sędziego Falcone. Riina, zwany bestią z Corleone, poczuł się zagrożony. Kilka lat wcześniej nie udał mu się zamach na życie Falcone przeprowadzony w jego domku przy plaży. Teraz Riina postanowił uderzyć ponownie. D.
23 maja 1992 roku Falcone wracał z żoną Franceską na weekend do Palermo. Kilka kilometrów od lotniska ludzie Riiny podłożyli półtonową bombę w rynnie pod autostradą prowadzącą z lotniska do miasta. Mężczyźni ukryli się w budynku nad drogą, uzbrojeni w zdalny detonator. Potężna eksplozja rozdarła autostradę. Zarejestrowały ją nawet lokalne czujniki rejestrujące trzęsienia ziemi. Siostra Giovanniego, Maria Falcone, była w domu, gdy usłyszała o eksplozji. Gdy mąż powiedział mi, co się stało, wybiegłam z pokoju i zadzwoniłam na policję. Powiedzieli, że Giovanniego zabrano do szpitala. Gdy tam dotarłam, brat Franceski powiedział mi, że Giovanni nie żyje. To była chwila przepełniona smutkiem. Nie tylko dla mnie jako siostry, ale i jako włoskiej obywatelki. Czuliśmy, że po śmierci Giovanniego straciliśmy największą szansę na pokonanie mafii. Falcone był nie tylko moim kolegą. Byłem dumny z tego, że mogłem myśleć o nim również jak o przyjacielu. Po jego śmierci czułem ogromny żal, jak gdyby część tego, nad czym wszyscy pracowaliśmy, została utracona. Podobno Riina urządził przyjęcie i uczcił śmierć Falcone szampanem. Oprócz sędziego w eksplozji zginęła jego żona Francesca i trzej ochroniarze. Tysiące ludzi zebrały się pod kościołem San Domenico w Palermo i cierpliwie czekały w deszczu przez wiele godzin. Włochy ogarnął szok i gniew. Nie onieśmielało to Toto Riiny. Każdego, kto stał mu na drodze, miał spotkać podobny los. W Nowym Jorku sieć zaciskała się wokół amerykańskiego ojca chrzestnego Johna Gottiego. Tu, gdzie teraz jest sklep z ubraniami we włoskiej dzielnicy na Manhattanie, był kiedyś klub Ravenite, centrum operacyjne przestępczej rodziny Gambino. Gotti nalegał, żeby rodzina przyjeżdżała do Ravenite oddać mu publicznie hołd. Zespół inwigilacyjny FBI ulokował się w bloku w pobliżu klubu. To fragment filmu nakręconego przez FBI. Gotti delektował się swoją pozycją ojca chrzestnego. Nie starał się w ogóle ukrywać swoich spotkań z podwładnymi gangsterami. Reszta rodziny musiała przyjeżdżać tu, żeby spotkać się z Johnem, omawiać interesy, podlizywać się szefowi i dawać mu pieniądze. W ciągu tygodnia zjawiało się tam 20 szefów rodziny oraz od 800 do 900 żołnierzy.
Wszyscy stali tam w świetle dnia. Dla nas była to kopalnia złota. Mogliśmy zidentyfikować całą rodzinę Gambino, siedząc przez tydzień w jednym miejscu. Zdjęcia nie były jednak wystarczającym dowodem. Żeby skazać Gottiego, trzeba było zdobyć taśmę z nagranymi rozmowami o przestępstwach. FBI założyło w Ravenite podsłuch, ale mikrofony nie wychwyciły niczego ciekawego. W końcu nastąpił przełom. Informator zdradził im, że Gotti zawsze przeprowadza najważniejsze rozmowy w mieszkaniu na górze, należącym do starszej wdowy po jednym z członków rodziny Gambino. Gdy starsza pani wyjechała na wakacje, agenci FBI założyli podsłuch w jej mieszkaniu. Kilka dni później usłyszeliśmy, że ktoś otworzył tylne drzwi klubu. Potem słychać było kroki na schodach, a następnie otwarcie drzwi mieszkania numer 10. Gangsterzy usiedli i zaczęli rozmawiać. Po kilku minutach stało się jasne, że nie obawiali się podsłuchu, ponieważ przyciszyli grające zbyt głośno radio. Mówili głośno, ponieważ jak się później okazało, John Gotti był głuchy na jedno ucho, więc jakość nagrań była doskonała. Powiedz mu, że ja, John Gotti, dorwę twoją matkę. Nagrania ujawniły prawdziwe oblicze mafijnego ojca chrzestnego, zupełnie inne od tego, które pokazywał uwielbiającemu go społeczeństwu. Dzwoniłem do twojego domu wczoraj 5 razy. Jeśli będziesz ignorował moje telefony, wysadzę ciebie i twój dom. Gdy John był zdenerwowany, zaczynał mówić głośno i wyraźnie i zapominał, że nie powinien mówić o takich rzeczach jak wcześniejsze morderstwa. Gotti został aresztowany. W styczniu 1992 roku rozpoczął się jego 4. proces w ciągu 6 lat. Oskarżono go o liczne morderstwa i oszustwa. Mafiozo ponownie przykuł uwagę Nowego Jorku. Wielkie sławy przychodziły na proces. Na sali rozpraw panowała atmosfera przypominająca cyrk. Jednego dnia pojawił się tam Mickey Rourke, innego Anthony Quinn. Przyszedł też bokser Ronaldo Snipes, który rzucał groźne spojrzenia na przysięgłych. Wykopano go z sali w ciągu pół godziny. Dzwoniłem do twojego domu wczoraj 5 razy. Jeśli będziesz ignorował moje telefony, wysadzę ciebie i twój dom. Gotti jak zwykle był butny i pewien siebie. Ale ostatnią rzeczą, jakiej pragnął słuchać, było jego własne gadulstwo. Gotti sam się pogrążył. Ale taśmy wywarły jeszcze jeden nieoczekiwany efekt. Wraz z Gottim aresztowano jego lojalnego podwładnego, samego byka Gravano. Dominic Montilio chodził z Gravano do szkoły. Potem obydwaj przystali do przestępczej rodziny Gambino. Sammy był twardym dzieciakiem. Chodziłem z nim do szkoły. Zabił swojego szwagra. Louis Milito był jego przyjacielem z dzieciństwa. Dorastali razem, trzymali się razem i kradli razem. Ale i tak go zabił. Nie można mu było ufać. Gotti rozczarował Gravano. Według niego prawdziwy ojciec chrzestny nie powinien zabiegać o rozgłos, lecz działać z ukrycia, tak jak to robił Paul Castellano. Ale Gotti nie szanował nikogo, nawet swojej prawej ręki, i FBI to wykorzystało. Podczas przesłuchania przed procesem agent Bruce Moe wpuścił Gottiemu i Gravano taśmę, na której Gotti wyrażał się niezwykle krytycznie o swoim podwładnym. Sammy wciągnął w to mojego brata Pita. Nigdy nie zarobił na tym ani centa, a pójdzie siedzieć. Gravano i Gotti siedzieli obok siebie, a my puściliśmy im tę taśmę. Sammy poczerwieniał i widać było, że za chwilę wybuchnie. John Gotti po raz pierwszy wyglądał na zakłopotanego.
Zrobił się biały jak ściana, jakby chciał schować się pod stół. Wiedział, że przyłapano go, jak obmawiał swojego konsiliere. Gravano wbił ostatni gwóźdź do trumny Gottiego. Bruce zadzwonił do mnie pewnego dnia i zapytał, czy siedzę. Odpowiedziałem, że tak, a on na to: Sammy chce współpracować. Przyprowadzili Sammy'ego do pokoju, podszedł do mnie, uścisnął moją dłoń i powiedział: chcę przejść od naszego rządu do waszego. Nigdy wcześniej tak wysoko postawiony mafiozo nie zdradził amerykańskiej mafii. Jego zeznania były sensacyjne. Opowiedział, jak raz z Gottim zaplanował zamordowanie ich ówczesnego szefa, Paula Castellano. Potem z samochodu przyglądali się samemu zabójstwu. Gravano był fantastycznym świadkiem, a John Gotti zachowywał się jak ktoś, kto wie, że zostanie skazany. Był wyraźnie zmartwiony. Warczał na mnie i na swoich prawników. Patrzenie na to sprawiało mi przyjemność. W kwietniu 1992 roku Gotti został uznany winnym 13 zarzutów, w tym morderstw oraz oszustw. Sędzia wysłał ojca chrzestnego do jednego z najcięższych ośrodków karnych w Ameryce, Marion w Illinois. Wyrok był wysoki. Dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Pomimo dowodów w postaci nagrań oraz zeznań Gravano, obrońca Gottiego z pierwszych trzech procesów nadal uważa, że Gotti był niewinny. Jeśli pytacie, czy wierzę, że był szefem jakiejś grupy Gambino, odpowiem, że nie. Całe życie tak twierdziłem i on też tak twierdził. Nie mówię, że był świętym albo ministrantem. Był twardy, ale nie należał do mafii. Gotti przeminął. Ale na Sycylii rząd włoski wydawał się bezradny. Totorina zabijał swoich wrogów bez przeszkód. Jedną z ofiar był sędzia Giovanni Falcone. Palermo czekało niespokojnie na kolejny ruch Riiny. Paolo Borsellino przejął schedę po Falcone. Borsellino i Falcone dorastali razem i poświęcili swoje dorosłe życie w walce z przestępczością zorganizowaną. W niedzielne popołudnie, 19 lipca 1992 roku, dwa miesiące po śmierci Falcone, Borsellino odwiedził swoją matkę. Przychodził tu w każdy weekend. Potężna bomba w samochodzie eksplodowała, zabijając Borsellino i pięciu jego ochroniarzy. Ten atak był ostatnią kroplą, która przelała czarę. Mieszkańcy Palermo wzniecili prawdziwą rewolucję przeciw mafii. Śmierć Paolo Borsellino wywołała ogromny odzew w społeczności Palermo. Kobiety, dzieci i inni ludzie krzyczeli: basta. Czara się przelała. Tak właśnie było. Tysiące ludzi wyległy na ulicę Palermo, okazując bezprecedensowy gniew. Wszyscy czuli, że kolejnym celem będzie burmistrz Leo Luca Orlando, który podczas wyborów przyrzekał, że oczyści Palermo z mafii. Gdy burmistrz pokazywał się publicznie, kobiety i dzieci otaczały go ochronnym kordonem. Ich przesłanie było oczywiste. Pokazywali, że nie jestem sam. Mafia może zabić jednego człowieka, może zabić dziesięciu, ale nie zabije tysięcy kobiet i dzieci. Był to początek końca. Potęga społeczności pokonała mafię.
Rząd zdecydowany zniszczyć organizację przestępczą raz na zawsze przysłał na Sycylię tysiące żołnierzy. W styczniu 1993 roku włoska policja zgarnęła największą nagrodę. Na podstawie otrzymanych informacji aresztowano Toto Riina. Salvatore Riina został schwytany w Palermo dziś rano. Toto Riina jest nasz. Riina mieszkał w Palermo, niewykryty przez policję przez ponad 20 lat. Włosi byli zaskoczeni widokiem Riiny. Ten niegroźnie wyglądający człowiek, przypominający wieśniaka, odpowiadał za brutalne zabicie sędziego Falcone, Borsellino oraz setek innych ludzi. Podczas procesu Riina kreował się na biednego, starego człowieka, który nie wie nic o mafii. Tak nieprzekonująca linia obrony została odrzucona. Riina został skazany na dożywocie w więzieniu we Włoszech, daleko od Sycylii. Po obu stronach Atlantyku czas ojców chrzestnych wydawał się przemijać. John Gotti umarł w więzieniu na raka w 2002 roku, odsiedziawszy 10 lat. Jego śmierć zakończyła pewną epokę. Pusząc się publicznie tym, że jest szefem organizacji przestępczej, sprawił, że przedstawiciele prawa poruszyliby każdy kamień, żeby zniszczyć mafię. Przyszłość nie wygląda różowo dla mafii, pod warunkiem, że FBI oraz inne agencje federalne będą nadal ścigać gangsterów. Największy błąd, jaki możemy popełnić, to uznać, że pokonaliśmy mafię i zająć się innymi rzeczami. Ci ludzie są nieustępliwi, za 5 lat mogą się odrodzić. Nie będą tak efektywni jak 30 lat temu, ale wciąż będą stanowić potężną grupę przestępczą. W USA mafia zmienia się wraz z upływem lat. Obecnie jest zaangażowana w przestępstwa internetowe, seks-telefony i afery na giełdzie. Ale nie ma już takiej władzy jak kiedyś. FBI nie pozwoli również, aby Rosjanie, Chińczycy oraz inne grupy przestępcze zdominowały swoje okolice w taki sposób, w jaki włoscy gangsterzy kontrolowali swoje. Na Sycylii władza również kontroluje sytuację. A jednak pomimo tego, że Riina siedzi w więzieniu, wśród tych wzgórz nadal ukrywa się mafia. Jest niewidoczna, ale śmiertelnie groźna. Pojawili się nowi przywódcy z Corleone. Nie kontynuują taktyki Toto Riiny. Nie zabijają urzędników, lecz podobnie jak mafiozi z dawnych czasów, z ukrycia pociągają za sznurki. Chyba wszyscy się łudziliśmy. Oszukiwaliśmy się, że potrafimy zniszczyć mafię 4 ruchami na szachownicy. W USA gwiazda mafii mocno przygasła. Ale na Sycylii odradza się z popiołów. Przystosowuje do nowych warunków i zmienia taktykę działania, po to, żeby jej moc pozostała tak niezachwiana jak w przeszłości. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej, studio filmowe Odeon Warszawa. Tekst Magdalena Machcińska-Szczepaniak. Czytał Robert Samot.